mamy rok 1956. Poprawiają się warunki lokalowe biblioteki w Chrzanowie. 1 sierpnia 1956 roku swoją pracę rozpoczęła Biblioteka Dziecięca przy Alei Henryka 40. Zdjęcia wykonał czytelnik biblioteki za tylny Przemysław. Od początku działalności prowadzona jest jej kronika. Pierwsze wycieczki uczniów do biblioteki oraz popołudnia czytania i opowiadania bajek to pierwsze organizowane spotkania. Maja 1958 roku w bibliotece ma miejsce wizytacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki, a dzień później naszym małym, dzielnym czytelnikom wyświetlane zostają bajki Przeźrocza. Zainteresowanie ogromne. W roku 1959 praca z czytelnikiem obejmuje wszystkie możliwe do zrealizowania prace. Księgozbiór, który początkowo ułożony był alfabetycznie według autorów, w roku 1959 zmieniony zostaje na układ poziomowy. Katalog, który dotychczas był alfabetyczno-autorski, poszerzono o katalogi tytułowy, zagadnieniowy i obrazkowy. Z początkiem roku 1960 Książka Dziecięca i Biblioteka zagościła w Chrzanowie na dobre, niosąc ze sobą jasny kaganek oświaty i nauki. W konkursie geograficznym Jedziemy w Świat młodzi przodownicy nauki otrzymali paszporty biblioteczne, w których skrupulatnie odnotowano wizy turniejowe. Przygotowano również estetyczną i kolorową mapę. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Musiał Jerzy, któremu wręczono w nagrodę najnowszy aparat fotograficzny. A miejsce drugie zajęła Sapicka Małgorzata, która stała się posiadaczką pięknej aktówki. Wielkim powodzeniem cieszy się przeprowadzony w 1962 roku konkurs historyczny Śladami Milenium. Ciekawe pomysły, ciekawe prace i tłum młodych, pięknych i zdolnych czytelników. Książka Twoim przyjacielem, a oto nagrodzona praca konkursowa Haliny Dudki. Młoda czytelniczka wykazała się pomysłowością i trudem w wyhaftowaniu tak pięknej okładki książki. Ta sama technika plastyczna haftu została zaproponowana w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki. Wypożyczalni dla dzieci Codziennie Ruch. W wyborze lektury pomaga młodym czytelnikom kierowniczka Stefania Kubiczowa. Młodzi czytelnicy w Chrzanowie mogą już pochwalić się nowymi kartami czytelnika. Z początkiem 1966 roku zmienił się w bibliotece układ kart książek i kart czytelników. Teraz z powodzeniem zastosowano system kieszonkowy z układem miesięcznym. Dzieci i młodzież tłumnie przybywają do rozwijającej się książnicy. Oto doczekaliśmy się pierwszych dni Chrzanowa. Biblioteka włączyła się w obchody, organizując wystawę książek Marii Konopnickiej i konkurs przyrodniczy. W 1968 rok. Chrzanów górą. W konkursie Poznajemy sztukę mały laureat Tomasz Warzecha zdobył także drugie miejsce na wystawie prac w Krakowie za rysunek przedstawiający czołg z filmu Czterech pancernych i pies. Wielkie brawa dla małego człowieka. Trwa uzupełnianie księgozbioru. Zakupy książek odbywają się w tutejszym domu książki.
przy zakupie bibliotekarka kieruje się zapowiedziami wydawniczymi, kartami adnotowanymi oraz korzysta z poradnika Nowe Książki. Od roku 1967 zbiory powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej zostają przeniesione do pomieszczeń nowo wybudowanego ośrodka kultury i sportu przy ulicy Broniewskiego 4. Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 127 m2.